Tak oka w głowie teraz. Nawet dwie wędki wzięliśmy z Mateuszem do tego. No patrzcie na kibicę, o co chodzi. Punta Arenas mieliśmy przystanek i mieliśmy czas na zwiedzanie tego wyjątkowego miasta. W ciągu dnia mieliśmy też zaplanowany obiad w jednej z restauracji w Punta Arenas. Zjedliśmy tam tradycyjne chilijskie jedzenie i wspaniałą wołowinę. Po obiedzie znowu pojechaliśmy zwiedzać. Wieczorem wybraliśmy się na kolację. Wszyscy zamawiali sobie miejscowe jedzenie, w tym bardzo dobrą wołowinę. Jedliśmy również kraby królewskie oraz łososia pacyficznego. Było przepyszne i dobre piwo do tego. Następnego dnia wyspani szybko zjedliśmy śniadanie oraz zapakowaliśmy 3 samochody i byliśmy gotowi do podróży. Jesteśmy w Punta Arenas, spakowaliśmy 3 samochody, 10 osób rusza na Patagonię. Przygoda życia, to będzie to. Będziemy zdawać relacje, będziemy nagrywać filmy i będziemy robić super zdjęcia. Będziemy łapać takie pstrągi, będziemy łapać takie trocie i może uda nam się złowić takiego kinga. Minęliśmy cieśninę Magellana promem.
Została nam ostatnia część podróży samochodem. Byliśmy już na ziemi ognistej. Wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani, że jesteśmy coraz bliżej. Jeszcze tego dnia będziemy łowić.